Cześć, tu Pan Belfer, najlepszy YouTuber wśród nauczycieli i najlepszy nauczyciel wśród YouTuberów. Witaj na kolejnej lekcji chemii. Będzie mi miło, jeśli zostawisz suba i wdusisz dzwoneczek. A jeśli to wideo będzie dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę i jakiś miły komentarz. No to zaczynamy! No to witajcie na kolejnej lekcji chemii. Dzisiaj naszym głównym tematem będą. Tlenki. A dokładnie będziemy rozmawiali na temat tego, czym te tlenki są i będziemy sobie rozmawiali o tym, jak ten nasz pierwiastek, tlen, którego tutaj widzicie, pojedynczy atom, który o takiej, a nie innej budowie, e, który tutaj nam się obraca, te elektrony, protony i neutrony, które tutaj widzicie, jak on tworzy związki chemiczne, które nazywamy tlenkami. Czyli. Po kolei, co to są tlenki? Będziemy sobie o tym mówili. Jak zapisywać wzory sumaryczne tlenków na podstawie ich nazw. Jak tworzyć nazwy tlenków na podstawie wzorów sumarycznych. Jakimi sposobami można otrzymywać tlenki oraz jak prawidłowo zapisywać równania reakcji otrzymywania tlenków. Jak widzicie, trochę przed nami, więc, więc jedziemy. No dobra, po pierwsze, co to są tlenki? Musimy sobie zapamiętać, że tlenki to nic innego jak związki chemiczne tlenu i uwaga, z metalami i niemetalami. Co jest ważne? Ważne jest to, żebyście pamiętali, że na niebiesko w układzie okresowym pierwiastków, tutaj mamy taki elegancki niebieski, są zaznaczone metale tak? i połączenia oczywiście tlenu z metalami, nazywamy tlenkami metali, a na kolor czerwony w układzie okresowym. Mamy zaznaczone niemetale, no i połączenia oczywiście tlenu z niemetalami to tlenki niemetali. Czyli zgodnie z definicją po prostu tlenki to związki chemiczne tlenu z metalami i niemetalami. No, będziemy dzisiaj korzystali z układu okresowego, więc mam nadzieję, że też będziecie mieli jakiś przed sobą po to, żeby lepiej rozumieć skąd biorę niektóre rzeczy do tego, żeby tworzyć wzory czy też nazwy. Więc to Wam się przyda. Szczególnie polecam układ okresowy z wartościowościami. O, ja na przykład mam przed sobą w podręczniku. U Was też powinniście sobie poszukać w podręczniku. Mam taki układ okresowy, w którym pod symbolami pierwiastków są napisane wartościowości. Tak? Także z tego będziemy korzystali, więc warto, żebyście też mieli to gdzieś tam u siebie na biurku. No dobra. No to jedziemy w takim razie, słuchajcie, z kolejnymi rzeczami. No to skoro wzory, no to uwaga. Najpierw może zaczniemy od tego w ogóle, jaki jest wzór ogólny tlenków. Pierwsza sprawa jest taka, że mamy tutaj taką sytuację, że ukryty jest pod literką E symbol jakiegoś pierwiastka chemicznego, który będzie tworzył związek chemiczny z tlenem. Jak widzicie, O jest obok, w związku z tym to jest... Tlenek. No i teraz, w zależności od tego, co to będzie za pierwiastek chemiczny, inny niż tlen i fluor, no to będziemy mieli tutaj taki, a nie inny wzór sumaryczny tlenku. Co jest ważne, tutaj macie taki symbol N, który jest też tutaj zapisany. To oznacza, że wartościowość tego pierwiastka, który sobie wybraliśmy, żeby stworzyć związek chemiczny z tlenem, każdy pierwiastek chemiczny ma jakąś wartościowość, wchodząc w związek chemiczny, tworząc związek chemiczny. Kiedy atomy są same. Danego pierwiastka to nie mają wartościowości. Ale kiedy tworzą jakiś związek chemiczny za pomocą wiązań chemicznych, no to wtedy jakby też dostają wartościowość. No i ta wartościowość jest różna w zależności od tego, co to jest za pierwiastek chemiczny, gdzie znajduje się w układzie okresowym I to można to sobie odczytać. No więc ciężko nam tutaj określić konkretnie, bo nie mówimy o konkretnym przykładzie, tylko o jakimś, który ma wartościowość N. Skąd wzięła się ta dwójka, którą tutaj widzicie? No bo musicie pamiętać o tym, że tlen jest w tlenkach zawsze dwuwartościowy, więc tutaj będziemy spisywali dwójkę. Ale jest jedna mała uwaga w przypadku kiedy wartościowość tego innego pierwiastka, który tworzy związek chemiczny tle, e, z tlenem, czyli e, na przykład może to być, nie wiem, tlenek sodu, czyli na przykład sodu wartościowość. Jeżeli jest inna niż 2, to ją spisujemy na krzyż, tak? Jak tutaj to, co widzicie, tak? to n jest na krzyż. Ale jeżeli jest podzielna przez 2, to pamiętajcie, że trzeba to skrócić, tak? Czyli trzeba sprawdzić, czy wartościowości się skracają. Ale to za chwilę zobaczycie na konkretnych przykładach. Teraz już wiecie, co to jest duża literka E, wiecie, co to jest to małe n. To jest taki ogólny wzór tlenków. A już zajmijmy się tak w takim razie konkretnymi przykładami, bo tutaj przygotowałem dla. Was takie zadania, i fajnie by było, gdybyście teraz sobie zrobili pauzę, rozwiązali te zadania, które będą się pojawiały dalej gdzieś tam w filmie, i potem stworzyli sobie yy, i potem sobie wrócili i zobaczyli, czy wyszło wam tak jak mi, i, a jeżeli nie, to jakie błędy popełniliście. To jest najlepsza metoda treningu. Z boku macie instrukcję, jak tworzyć krok po kroku taki wzór sumaryczny tlenku. Zobaczcie, pierwszy krok, pierwszy krok, zapisz symbole pierwiastków w kolejności odwrotnej niż w nazwie. Czytamy sobie zadanie, teraz zobaczcie, jak zapisać wzór sumaryczny tlenku sodu, tak? Czy też powinno być zadanie napisz wzór sumaryczny tlenku sodu. No to zobaczcie, tlenek sodu. Pierwszy, pierwszy punkt był taki: zapisz symbole pierwiastków w kolejności odwrotnej niż w nazwie. OK, no to szukam sobie w układzie okresowym, jeżeli nie znacie symbolów pierwiastków, to szukajcie w układzie, nie bądźcie, jeżeli nie jesteście 100% pewni, że taki jest, a nie inny, no to po prostu sprawdźcie sobie to w układzie okresowym. Czyli tak, odwrotnie, czyli najpierw będzie symbol sodu to jest sód. No i oczywiście odwrotnie, odwrotnie, znaczy w sensie na drugim miejscu będzie symbol tlenu. Jak widzicie, tu mamy w ten sposób nasze E to NA po prostu, tak? Czyli konkretny pierwiastek chemiczny z układu okresowego. Kolejny symbol, symbol konkretnego pierwiastka chemicznego. Drugi krok. Zapisz cyfrą rzymską, tak się przyjęło, że tak zapisujemy, nad symbolami pierwiastków ich wartościowości. Ok, no to teraz tak. Wiemy, że tlen w tlenkach jest zawsze dwuwartościowy, więc mogę sobie zawsze zapisać tą dwójkę. Teraz uwaga, wartościowość sodu. Biorę sobie układ okresowy pierwiastków i szukam w układzie okresowym, tu jest sód, w związku z tym e, patrzę sobie pod nim, mam jedynkę. Jeżeli byście nie mieli układu okresowego, w którym, widać, w którym nie widać wartościowości sodu, to pamiętajcie, że w grupie pierwszej wszystkie, które tutaj są, to jest grupa układu okresowego, wszystkie tutaj pierwiastki chemiczne są dwuwartościowe. Tutaj, e, znaczy tu, przepraszam, tu są jednowartościowe, w grupie pierwszej a w grupie drugiej są dwuwartościowe, czyli w grupie pierwszej są wszystkie jednowartościowe, w grupie drugiej są dwuwartościowe, gdybyście nie mieli pod symbolami pierwiastków wartościowości. Ja mam napisane, że sód jest jednowartościowy, w związku z tym piszę rzymską cyfrą nad atomem sodu, nad symbolem, nad symbolem sodu, e, piszę sobie jedynkę. Trzeci, sprawdź, czy można skrócić wartościowości, czyli te 1 i 2 i wynik spisz na krzyż cyframi już zwykłymi arabskimi w formie indeksu dolnego. Tak, indeks dolny, czyli ten dolny narożniku. W chemii taką małą cyfrę, małe cyferki nazywamy indeksami schychiometrycznymi. Indeks techometryczny określa, ile jest atomów danego pierwiastka chemicznego w danej cząsteczce w danego związku chemicznego. Teraz zobaczcie. Nie mogę skrócić jedynki dwójki, więc pisuję na krzyż. Jedynki nie piszemy, pamiętajcie, z sodu, więc tutaj uwaga, nic się nie pisze. Ale dwójkę spisujemy stąd. Także tutaj zobaczcie, tu jest dwójka. Ok. Jedynki nie piszemy. Bo samo to, że napisaliśmy już O oznacza, że jest jeden atom tlenu, więc nie, nie, ma, nie ma sensu pisać O1. Także pamiętajcie, że jedynek nie zapisujemy w tych dolnych narożnikach. No dobra, no i mamy e NA2O. To jest nasz. E, to jest nasz. E, Wzór sumaryczny związku chemicznego, jakim jest tlenek sodu. Dobra, jedziemy dalej. Jak zapisać wzór sumaryczny tlenku węgla 4? Zostawimy tutaj tą podpowiedź. Słuchajcie, no to znowu, pamiętacie pierwszy krok odwrotnie niż w nazwie, czyli uwaga, najpierw jest węgiel, taki jest symbol z układu okresowego, potem mamy tlen. Drugi krok nad pierwiastkami chemicznymi, symbolami, przepraszam, symbolami pierwiastków chemicznych, piszemy sobie ich wartościowości, czyli uwaga, mamy tlen. Że jest dwuwartościowy i teraz zwróćcie, jako, zwróćcie uwagę na taką ciekawostkę. Tu jest napisana nazwa tlenku węgla 4. To oznacza, że nawet nie muszę sprawdzać w układzie okresowym, bo uwaga, węgiel może mieć kilka wartościowości. W związku z tym w nazwie związku chemicznego, który zawiera węgiel, musi być ta informacja, tak, że to jest węgla 4, a nie na przykład węgla 2. Stąd wziąłem tutaj C4, że węgiel jest czterowartościowy, bo jakby nie muszę tego szukać w układzie okresowym. Tutaj też zresztą w tej instrukcji macie napisane właśnie. Hmm, lub w niektórych przypadkach, zobaczcie w punkcie drugim, zapisz cyfrą rzymską nad symbolami pierwiastków i ich wartościowości. Znajdziesz, e, znajdziesz ją, tą wartościowość w układzie okresowym pierwiastków, lub, uwaga, w niektórych przypadkach, tak jak w tym przypadku, odczytasz ją z nazwy tlenku. Czyli mamy tlenek węgla 4 i ta czwórka tutaj nam się pojawiła. I teraz zwróćcie uwagę na ten napis na czerwono. Pamiętaj, sprawdź, czy można skrócić wartościowości. Węgiel jest czterowartościowy, tlen jest dwuwartościowy, więc matematycznie idzie to skrócić. Wyniki skracania spisujemy na krzyż. Pamiętacie, nie? Na krzyż. Czyli uwaga, z czwórki robi mi się dwójka, już zwykła arabska, a dwa podzielone przez dwa robi mi się jeden, a jedynki nie piszemy. Czyli w ten sposób wiem, że tu stąd wzięła się dwójka, a tutaj jest jedynka przy węglu, tylko nie jest zapisana, więc, no bo skróciliśmy przez dwa po prostu, obie wartościowości. Przy czym, ważna uwaga, nie skracamy, znaczy skracanie robimy tylko w głowie, to nie jest tak, że węgiel jest nagle dwuwartościowy, nie. Węgiel jest zawsze czterowartościowy w tlenku węgla 4, pamiętajcie o tym, tak, także tylko matematycznie sobie skracamy, spisując na krzyż, ale jak ktoś, z was zada, ktoś wam zada pytanie, ilu wartościowy jest węgiel w tlenku węgla 4, to oczywiście nadal jest czterowartościowy, pamiętajcie o tym, bo to często popeł takie błędy. No dobra, i mamy ostatni przykład, jak zapisać wzór sumaryczny tlenku magnezu. Tutaj zwróćcie uwagę, że w nazwie nie mamy żadnej wartościowości, więc będziemy musieli sobie sięgnąć po układ okresowy. Ale znowu, jeżeli nie jesteście pewni, zawsze możecie nawet przy symbolach zacząć szukać tych symboli w układzie okresowym pierwiastków. Ja wiem, jaki jest symbol magnezu, więc pamiętam, że w odwrotnej kolejności niż czytam czyli najpierw symbol magnezu, a potem symbol tlenu tlen jest dwuwartościowy w tlenkach. No i teraz szukam sobie w układzie okresowym, który leży przede mną. Patrzę, aha, jest magnez dwuwartościowy, pod nim jest dwójka napisana rzymska, lub patrzę, że jest w drugiej grupie układu okresowego, to oznacza też, że jest dwuwartościowy. Sprawdzam, czy można skrócić wartościowości. Jak widzicie, można przez dwa. No to w takim razie nic nie spisuję w indeksach dolnych, bo tutaj jest jeden i tutaj jest jeden, których oczywiście nie piszemy. tak? Także wzór sumaryczny tlenku magnezu to po prostu MGO. Chciałbym Wam też zwrócić uwagę na to, co tutaj jest napisane, czyli wyjątki. Czasami się wydarza tak, że nie będzie wzór, który będziecie widzieli w podręczniku czy w zadaniu, taki jak zgodnie z tym, co Wam powiedziałem teraz. To jest z różnych przyczyn, ale ważne, żebyście sobie zapamiętali, że takie trzy najbardziej popularne wyjątki się zdarzają w chemii. Tenek azotu 4, który może występować jako N2O4. Nie wyjdzie wam to z zapisu tego wzoru sumarycznego, ale fizycznie taka cząsteczka po prostu N2O4 występuje. Potem mamy tlenki fosforu P4O6 i P4O10. Też mają inne wzory sumaryczne, niż by Wam wyszło z tej metody, którą Wam przedstawiłem. No i mamy nadtlenek wodoru, którego wzór to H2O2. Ok, no to wyszli, przeszliśmy sobie pisanie wzorów sumarycznych na podstawie nazwy. To teraz idziemy sobie na odwrotną sytuację, tak, czyli uwaga, teraz będziemy tworzyć nazwy na podstawie wzorów sumarycznych. OK? Czyli mamy taką konkret, konkretną rzecz do zrobienia. No dobra, no to zaczynamy w takim razie. Instrukcję z boku wam e, zapisałem, także warto sobie ją przeczytać. Instrukcja tworzenia nazw tlenków na podstawie wzorów sumarycznych. Pierwsze, nazwy, nazywanie zawsze zaczynaj od słowa tlenek. No ok, no dobra, mamy pierwsze zadanie. Podaj nazwę tlenku o wzorze li 2 No to piszę tlenek. Okej, okay, no mam zacząć, no to zaczynam, nie? Następnie zapisz nazwę drugiego pierwiastka we wzorze tlenku. Na przykład litu, tak? No tlenek czegoś musi być. Jeżeli widzę Li, to sprawdzam, co to jest za pierwiastek chemiczny w układzie okresowym. Jeżeli znam, to pół biedy, ale zawsze warto porównać to z układem okresowym. Faktycznie symbol litu to Li, w związku, wiem, że, w związku z tym wiem, że to jest tlenek litu. I tu ja piszę drukowanymi, żebyście się doczytali, ale to nie jest obowiązek. Pamiętajcie, to nie jest imię i nazwisko w Związku Chemicznego, więc normalnie piszemy to z małej litery, tak, że wszystko spokojnie e, możecie tak zapisywać. I do uwaga. Trzecie, sprawdź w układzie okresowym, czy drugi pierwiastek, w naszym przypadku ten lit, może mieć różne wartościowości. Jeśli tak, to ustal, która wartościowość została wykorzystana w danym przykładzie. E, sprawdzam sobie w układzie okresowym, i teraz uwaga mam pod litem tylko jedynkę. To znaczy, że on nie ma innej możliwości. To w tym momencie, jeżeli pierwiastek chemiczny, który jest użyty w moim e, związku chemicznym, nie posiada kilku wartościowości do wyboru, to nie piszę tlenek litu 1, bo zawsze to będzie lit jednowartościowy, nie ma innej opcji. W przypadku węgla, który był przed chwilą, zobaczcie, pod węglem mamy dwie różne wartościowości, nie wiem, czy to będziecie widzieli, może u siebie w układzie sobie sprawdzicie, 2 i 4. Czyli, gdyby miał jakiś związek chemiczny z węglem, to muszę powiedzieć, która wartościowość została użyta. Zobaczcie, bo to jest właśnie przykład drugi, w tym, żebyście zrozumieli o co chodzi. No to znowu, nazwę zaczynamy od tlenek. No to OK, dobra, tlenek. Tlenek. Często wam się myli i mówicie tlen czegoś. Nie, tlen to pi nazwa pierwiastka chemicznego. Grupa związków chemicznych, która powstaje w połączeniu tlenu z czymś innym, to tlenki. Zapamiętajcie, tak? Także jak już jest, są różne pierwiastki chemiczne, tlen i coś jeszcze, tlen z czymś jest połączony z metalem albo nie metalem, to to jest tlenek. Żebyście nie mówili, że to jest tlen czegoś. Tlenek. Tlenek. No i widzimy, że C, C to węgiel. To też możecie sobie zawsze sprawdzić w układzie okresowym. Czyli mamy tlenek węgla. I teraz sprawdzam, czy węgiel może mieć kilka wartościowości. Przed chwilą sprawdziliśmy, jest 2 albo 4 wartościowe. Skąd w takim razie mam wiedzieć, którą wartościowość tutaj użyłem? Do tego warto spojrzeć sobie na wzór sumaryczny, który wygląda sobie tak, CO. Zapisuję sobie nad tlenem to, co wiem. Wiem, że tlen w tlenkach jest dwuwartościowy, ok. I teraz zastanawiam się, jaka wartościowość nad węglem spowodowałaby, że wzór wyglądałby tak, czyli CO. No, z czymś musiała się nam ta dwójka tutaj nad tlenem skrócić. I tak, że nie spisujemy na dole żadnych tych dolnych cyferek, czyli z czym? Z inną dwójką. W związku z tym wyszło na to, że węgiel jest dwuwartościowy. Zresztą warto sobie zawsze spojrzeć do układu okresowego i zobaczyć, jakie mamy opcje do wyboru. Jeżeli byście tutaj napisali nad węgiem C4 na przykład, także czterowartościowy, no to po skracaniu wyszłoby on CO2, czyli zupełnie inny związek chemiczny, tak? A my mamy wzór CO. Nie możecie zmieniać wzoru, nie możecie sobie dopisywać tych indeksów stechiometrycznych, tych dolnych małych cyferek, tak jakbyście chcieli. Także pamiętajcie o tym. W związku z tym, że sprawdziłem i faktycznie, jeżeli nad węglem napiszę dwójkę rzymską, to wychodzi mi wzór CO, to wiem, że tutaj chodzi o tlenek węgla Dwa. I w nawiasie zapisujemy tą, tą wartościowość w, tylko w przypadku takich związków chemicznych, w których pierwiastek ma kilka wartościowości do wyboru. Zapamiętajcie, tylko wtedy mamy ten nasz, tą naszą wartościowość, nie? czyli zobaczcie, tylko wtedy w przylicie nie mamy, bo lit ma tylko jedną wartościowość wynoszącą jeden. Węgiel ma kilka wartościowości, więc trzeba wpisać, która wartościowość została użyta w naszym przykładzie. No to ostatni przykład a przed ostatnim, przepraszam, bo jeszcze tutaj wpisałem inne, podaj nazwę tlenku o wzorze MGO. Ok, no to odwrotnie szczytam, czytam, czyli znowu tlenek. Tlenek. Szukam symbolu, co to, jest za, co to jest za pierwiastek o symbolu MG. Sprawdzam, że to jest magnez, czyli tlenek magnezu. No i teraz znowu patrzę, czy magnez ma kilka wartościowości do wyboru. Okazuje się, że nie, że ma, jest, ma tylko jedną wartościowość wynoszącą 2. W związku z tym tlenek magnezu. I to jest koniec. Żadnej cyferki nie muszę pisać. I ostatni przykład. Fe2O3. Okay, no to w takim razie uwaga. Tlenek. Fe. Szukam. Ok. Sprawdzam, że to jest żelazo, czyli tlenek żelaza. I zadaję sobie pytanie, czy żelazo może mieć kilka wartościowości. Oczywiście muszę to sprawdzić, sprawdzić w układzie okresowym. Okazuje się, że w układzie okresowym zapisane jest, że żelazo może być dwu lub trójwartościowe. Aha, czyli skoro mam taką cyfrę, to ja muszę o, o, określić. Która wartościowość żelaza została użyta w moim e, konkretnym przykładzie, który został mi zadany, to sobie gdzieś tam warto na brudno gdzieś sobie jeszcze raz spisać ten wzór, który jest tutaj w przykładzie. Zobaczcie. Wiem na 100%, że tlen jest w tlenkach dwuwartościowych. Super, nie? To już wiem na pewno. To teraz pytanie jest takie znowu, jaka wartościowość nad żelazem z tych, które są w układzie okresowym A mamy dwie wartościowości do wyboru, da mi taki wzór, który widzicie pod spodem, czyli Fe2O3? No to uwaga, gdyby to była dwójka. No to skróciłyby nam się wartościowości tlenu i żelaza i byśmy mieli po prostu FeO. W związku z tym wiem, że to dwójka nie jest. Ok, a gdyby to była trójka, no to w tym przypadku nic się nie skraca i spisywałbym na krzyż. Znacie tą zasadę, nie? Skoro się nie skraca, albo nawet jak mamy jakieś skracanie, a to skracanie i zostaje nam coś do spisania, to i tak musimy spisać to na krzyż. No i nagle się okazuje, że, uwaga, mamy. Tą trójkę spisaną tutaj, a dwójkę spisaną tu. W związku z tym wiem, że substancja, którą tutaj mam przed sobą, ten wzór sumaryczny, ona nazywa się tlenek żelaza 3, czyli akurat tego żelaza trójwartościowego. W ten sposób już wiecie, e, kiedy piszemy te rzymskie cyfry w nazwach, a kiedy ich nie piszemy. Tak to jest bardzo ważne. Tutaj macie też tą ściągę. Yy, i zawsze polecam Wam zrobić sobie pauzę, przećwiczyć samemu, i dopiero potem odpalić i zobaczyć, czy dobrze kombinujecie. No dobrze, jedziemy dalej. Słuchajcie, jak każdy związek chemiczny, również tlenki mogą być otrzymywane w wyniku różnych reakcji chemicznych. Czy to na małą, czy to na dużą skalę, czy to w warunkach laboratoryjnych, czy to w warunkach przemysłowych, ogromnych, kiedy produkujemy coś na przykład, co będziemy potem sprzedawali w dużych ilościach. Ale mamy trzy podstawowe rodzaje reakcji chemicznych, w, których, w wyniku których można otrzymać, otrzymać po prostu tlenki. Pierwszą taką najbardziej podstawową, najbardziej podstawową reakcją, typem reakcji chemicznej jest reakcja syntezy, inaczej łączenia. Dlaczego syntezy? Bo zobaczcie, mamy jakiś pierwiastek, jakiś pierwiastek A łączący się z jakimś pierwiastkiem B i otrzymujemy związek chemiczny AB. Bardzo proste, tak? Czyli coś do czegoś dodaje, tworzy związek chemiczny. Potem mamy drugo, drugi rodzaj reakcji, drugi typ to jest reakcja analizy, inaczej nazywaną reakcją rozkładu. Mamy jakiś skomplikowany, bardziej związek chemiczny, złożone coś, tak? Jakiś związek chemiczny, i w różnych przypadkach, w różnych warunkach możemy go rozłożyć na osobny element A i B, czyli to mogą być pierwiastki chemiczne, to mogą być jakieś bardziej złożone rzeczy, ale rozkładamy na kawałki. No i mamy ostatni rodzaj, czyli reakcję wymiany. Reakcja wymiany, kiedy mamy sobie jakiś związek chemiczny, mamy sobie jeszcze coś obok, i teraz to coś obok wymienia się z jakimś elementem naszego związku chemicznego. Widzicie, powstaje AC i nam powstaje na przykład wolny pierwiastek jakiś inny. I w wyniku tych różnych przemian, tych trzech typów reakcji chemicznych, możemy otrzymywać tlenki. No to to już wiecie, to teraz uwaga, jak wygląda równanie reakcji otrzymywania takich tlenków. Czyli pisanie równanie reakcji. Znowu z boku przygotowałem instrukcję e, takiej, takiego pisania równej reakcji chemicznych krok po kroku, żebyście wiedzieli, od czego zacząć. Teraz zobaczcie, mamy polecenie. Napisz równanie reakcji spalania węgla w tlenie. Tak jest polecenie. Teraz jak sobie z tym poleceniem poradzić, nie popełnić błędów. Bo zadanie jest bardzo proste. E, też znowu możesz sobie zrobić teraz pauzę i e, rozwiązać to zadanie i zobaczyć, czy wyjdzie mi tak samo. Pierwsze, zastanów się, jakie substancje wpiszesz przed strzałką. Pamiętajcie, nie, że w chemii mamy strzałkę. Strzałka w chemii oznacza przemianę. Przemianę. Mm, bo Chemia zajmuje się zmianą jednych substancji w inne i tak dalej. W związku z tym mamy strzałkę. Teraz co mamy przed strzałką, a po stronie substratów, pamiętajcie, bo przed strzałką to są substraty, a za strzałką są produkty reakcji. Jeżeli mam informację napisz równanie reakcji spalania węgla w tlenie, no to wiem, że węgiel reaguje z tlenem, tak? No to, to wiem, że to będzie przed strzałką. I teraz zobaczcie. Zapisz prawidłowo wzory substancji chemicznych biorących udział w reakcji. Wzory czy też symbole, tak? Wzory i symbole. Jeżeli mam spalanie węgla w tlenie, to biorę sobie węgiel w tlenie, czyli plus O. Co jest ważne? Pamiętajcie, że jest siedem pierwiastków chemicznych, które występują naturalnie w cząsteczkach dwuatomowych. I tu też Wam napiszę na czerwono, żebyście wiedzieli, co to są za pierwiastki chemiczne, gdzieś tutaj jest boku, żeby było miejsce. To będzie zawsze wodór, to będzie zawsze azot, to będzie tlen, to będzie fluor, to będzie chlor, to będzie brom i to będzie jod. Tak? i te 7, słuchajcie, zawsze wpisujemy w równaniach reakcji chemicznych w ciemno z tą dwójką na dole. Tak? To jest to, co ja tutaj zrobiłem. Zobaczcie. Wiedziałem, że tlen występuje w cząsteczkach dwuatomowych, pach, więc pisałem o 2. To jest ważne, żebyście o tym pamiętali. No i teraz w wyniku takiej reakcji powstaje nam, uwaga, substancja, którą nazywamy tlenek węgla 4, czyli dwutlenek węgla popularnie, ale no, chemicznie nazywa się tlenek węgla 4 sprawdź, czy liczba atomów danego pierwiastka chemicznego po stronie substratów, czyli przed strzałką, jest taka sama, jak po stronie produktów, czyli zastrzałką. Jeśli nie, to wpisz takie współczynniki, te duże cyfry, który, taki współczynnik, który pozwoli uzyskać taką samą liczbę atomów, czyli matematycznie pomnożmy, no, ale liczmy sobie. Teraz uwaga, przed strzałką jest jeden atom węgla. Bo nawet jeżeli z przodu nie ma żadnej dużej cyferki, to jest, też jest ukryta jedynka. I za strzałką, czyli po stronie produktów mamy też jeden. OK, jeden, jeden pasuje. Dalej mamy tleny. Tutaj mamy przed strzałką dwa atomy. tak W indeksie z jest zapisana mała dwójka. Za strzałką, czyli po stronie produktów też mamy dwa atomy. Czyli zgadza się. Nie muszę dopisywać nic, bo wszystko nam tutaj elegancko się zgadza. Gdybym wpisywał, to jeszcze warto na końcu sprawdzić. O tym czwarty punkt mówi, że warto sprawdzić potem na końcu, czy mamy wszystko w porządku. No to jedziemy z drugim przykładem. Teraz mamy tak. Napisz równanie reakcji rozkładu węglanu wapnia CACO3 pod wpływem temperatury. Czyli co to znaczy? Najpierw zastanawiam się, jest strzałka, czyli zastanawiam się, że to jest rodzaj reakcji, którą nazywamy, nazywamy analizą, czy też rozkładem. Czyli biorę coś i rozkładam na elementy. Widzę, że CACO3 to jest dosyć skomplikowany związek chemiczny, oczywiście nie jakoś super, ale no jest. W związku z tym on będzie rozkładany CACO, CACO3. On się rozłoży na, na Ca O plus CO2 pod wpływem temperatury. Czyli możemy sobie tutaj wpisać na strzałce temperaturę jako czynnik tutaj, który wpływa na tą, na tą reakcję. Ok. jak widzicie powstały nam dwa tlenki w wyniku tego rozkładu. No dobra, no i teraz sprawdzamy kolejna rzecz, czy nam się zgadza liczba atomów, tak, jak już zapisałem wszystkie substancje. Ok. wapń jest jeden, tu też jest jeden atom wapnia, czyli przed i za strzałką mamy jeden atom wapnia, zgadza się. Jeden atom węgla po stronie substratów, jeden po stronie produktów, też się zgadza. Teraz zobaczcie tutaj, trzy atomy tlenu po stronie substratów, a tutaj uwaga, 1 plus 2, co daje nam też 3. Też się zgadza, bo mamy, wsumowały nam się te liczby atomów, czyli po stronie substratów i po stronie produktów mamy tyle samo atomów tlenu. Zgadza się, nic nie muszę uzupełniać, więc jest wszystko w porządku. Tak i mamy reakcję rozkładu ogarniętą. No i teraz uwaga, następne dwa przykłady. Napisz równanie reakcji otrzymywania tlenku potasu. Otrzymywania, czyli zobaczcie, otrzymywania tlenku potasu, czyli ja muszę wiedzieć, jak wygląda tlenek potasu, wiem, że ma powstać, czyli ma być zastrzałką, czyli tak, uwaga. Odwrotnie i czytam, pamiętacie nie. Eee, tlen jest zawsze dwuwartościowy. Szukam sobie symbolu potasu to jest K. Oczywiście w układzie okresowym. Sprawdzę sobie, ilu on jest wa e, wartościowy. OK jest jednowartościowy. Sprawdzam, czy mogę skrócić wartościowości. Nie mogę skrócić, więc spisuję na krzyż. Tutaj ta dwójka z tlenu jest, tutaj spisana. Jedynka. Eee, jedynki nie piszemy, czyli wiem, że mój tlenek potasu wygląda tak. K2O. Żeby go otrzymać, muszę połączyć ze sobą dwa pierwiastki. Jakie potas plus tlen. I teraz bardzo ważna uwaga, gdzie często popełniacie się przy tym błędy. Widzicie? Tutaj do góry na czerwono tą ramkę. W tej ramce, tych, yy, yy, w ramce, gdzie jest 7 pierwiastków chemicznych, które występują w cząsteczkach dwuatomowych, nie ma potasu. To znaczy, jeżeli wy widzicie we wzorze tlenek potasu K2O, to on dopiero we wzorze związku chemicznego, czyli w związku chemicznym tam są dwa atomy potasu. Ale normalnie, jak jest potas, jak jest potas jako próbka metalu, który reaguje z tlenem, to występuje w postaci pojedynczych atomów. To jest bardzo ważne. Więc nie przypisujcie tej dwójki małej na dole, tylko zawsze zostawcie sobie to, ten pojedynczy atom potasu. Inaczej z tlenem ten jest o 2 zapisany w, po stronie substratów, bo jest na czerwono w ramce wpisany jako pierwiastek chemiczny występujący w cząsteczkach dwuatomowych. No dobra, to mamy tutaj. Teraz co robimy? Uzupełniamy. Tu jest jeden atom potasu tak, po stronie substratów, ale uwaga, po stronie produktów widzimy, że są dwa. Widzimy tutaj tak, K2. No to teraz, jak zrobić, żeby po stronie substratów było też tyle samo? Jedynym działaniem, jaki możemy zrobić w chemii, to jest uwaga. Mnożenie, czyli trzeba sobie zadać pytanie, razy ile muszę pomnożyć, żeby było tyle samo, co po drugiej stronie. Jeżeli po drugiej stronie są dwa, no to tu mam jeden, więc mnożę razy dwa. Okay? Dwa razy jeden atom potasu, no to są dwa atomy potasu, tak samo jak ze strzałką. Okay. No to teraz uwaga, kolejna sprawa. Tutaj widzę, że mam dwa atomy tlenu, a tu widzę, że mam jeden atom, czyli tu są dwa, a tu jest jeden. No teraz też chciałbym zrobić żeby było równo po, po jednej po drugiej stronie. W związku z tym zadaję sobie pytanie razy ile muszę pomnożyć. Widzę, że po stronie produktów jest za mało, bo tam jest jeden atom tlenu, więc muszę pomnożyć razy dwa, ale nie mogę wpisać nigdy małej cyfry, bo to jest wzór substancji. Mogę pomnożyć całą cząsteczkę. Żeby to zrobić, muszę wpisać dużą cyfrę, czyli tak zwany współczynnik stechiometryczny, czyli wpisuję dużą dwójkę tutaj, żeby się tleny zgadzały. I teraz będą dwa tleny. No super, nie? Super, ok, tylko jest mały problem. Wiecie dlaczego? Ponieważ ta dwójka też działa na tą małą dwójkę przy atomie potasu. Co zmienia nam postać rzeczy, bo już teraz nie mamy ani jedynki tutaj, ani nie mamy dwójki tutaj. Bo tutaj, uwaga, są teraz cztery atomy potasu. No, tak się wydarzyło, tak jest czasami w równaniach reakcji chemicznych, że żeby uzupełnić tleny, zwiększyłem też ilość atomów potasu. Więc to, co na początku uzupełniłem, czyli ta dwójka tutaj. Nie jest już teraz ok, tylko muszę wpisać tam inną cyferkę. Skoro chcę uzyskać 4, no bo tyle mam teraz po stronie produktów, 4 tam potasu, 2 razy 2, no to co ja muszę wpisać tutaj, skoro tu jest po stronie substratów, co ja muszę tutaj wpisać, żeby też było 4? No to skoro jest 1 po stronie substratów, no to razy ile da mi 4? No oczywiście razy 4. Więc możemy wpisać to tak. Ja polecam wam właściwie kreślenie z porządku też często jest też tak na chemii, że wiecie co jeszcze jak zapisują i to też jest całkiem w porządku. jak ja Na przykład zapisuję, zapisuję do góry. Tak? Przekreślam ten zły współczynnik z który wynik nam, ta, ta zmiana wynikła z dalszego uzupełniania i poprawiam go na górze jako prawidłowy wpisuję. No i teraz w tych poradach, które Wam zrobiłem tutaj w tych krokach no góry, tak. Zobaczcie, po wpisaniu wszystkich niezbędnych współczynników stechimetrycznych, sprawdź poprawność równania reakcji chemicznej jeszcze raz. To jest warto. Tak, warto to sobie zrobić jako takie podsumowanie. No to sprawdźmy sobie, uwaga, cztery atomy potasu po stronie lewej strzałki, tak, po stronie substratów, a po stronie produktów 2 razy 2 też 4. Teraz tleny przed strzałką 2, za strzałką 2 razy 1 też są dwa. Zgadza się wszystko. Dobra, to lecimy dalej. Ostatni przykład. Napisz za pomocą symboli chemicznych poniższe równanie reakcji. No okej, okay. no to mamy tlenek miedzi 2, czyli zamieniamy sobie nazwę na symbol, czyli tak, najpierw jest symbol miedzi. Jak nie wiecie, to szukacie sobie w układzie okresowym. CU. Piszę sobie nad nim dwójkę rzymską, żeby dobrze ustawić wzór sumaryczny, żeby stworzyć. Tlen w tlenkach jest dwuwartościowy. Widzę, że wartościowości się skracają, czyli po prostu CU. okej. Okay. Plus węgiel, dobra, plus C. Daje nam czystą miedź. okej, okay. To jest reakcja wymiany i tlenek węgla 2, CO. Tak wygląda tlenek węgla 2. No dobra, sprawdzam współczynniki techiometryczne, czy też czy trzeba jakieś wpisać. Po prostu sprawdzam liczbę atomów e, i uzupełniam to, to równanie reakcji, żeby się zgadzała liczba atomów po lewej i po prawej stronie równania. Jeden atom miedzi. Tutaj też jest jeden atom miedzi, zgadza się. Jeden atom tlenu, tutaj też jest jeden atom tlenu, zgadza się. Jeden atom węgla, tutaj też jest jeden atom węgla, zgadza się. Mamy reakcję wymiany, jak widzicie. Tlenek miedzi 2 połączył się z węglem, w wyniku czego, znaczy węgiel odczepił jakby od miedzi tlen, stworzył tlenek węgla 2, a miedź została w wyniku tej reakcji wolnym pierwiastkiem chemicznym, wolnym metalem. No dobra, super. Przeszliśmy przez cztery takie różne równania reakcji chemicznych. No i co? Eee, tlenki, moi drodzy. Jakimi związkami są tlenki, już wiecie. Eee, dowiedzieliście się, co to są tlenki. Dowiedzieliście się, jak zapisywać wzory sumaryczne tlenków na podstawie ich nazw. Bardzo fajnie. Jak tworzyć nazwy tlenków na podstawie wzorów. O, jaś Wasola jedzie dalej, czy nasze lekcje będą kontynuowane. Jak tworzyć nazwy tlenków na podstawie wzorów sumarycznych. Jakimi sposobami można otrzymywać tlenki. Też poznaliście te sposoby. I jak prawidłowo zapisywać równanie reakcji otrzymywania tlenków. No, aś fasola jedzie dalej, my też jedziemy dalej. Dzięki. Mam nadzieję, że Ci pomogłem. Pamiętaj o subie, dzwoneczku, łapce i tej całej YouTube'owej reszcie. Poleć mnie swoim znajomym. No, i do zobaczenia w kolejnej lekcji.